Oglądając ten film, poznasz przebieg procesu kalibracji skanera serii E. Zanim rozpoczniesz kalibrację, upewnij się, że aplikacja Scan Server została zainstalowana na Twoim komputerze. Sprawdź, czy ikona znajduje się na pulpicie. Przygotuj obiekt kalibracyjny. Pierwszym krokiem jest kliknięcie w ikonę Scan Server na pulpicie. Okno aplikacji zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu ekranu. Możesz w nim sprawdzić datę i godzinę ostatniej przeprowadzonej kalibracji. Naciśnij przycisk Kalibracja skanera. Teraz zobaczysz informacje na temat temperatury skanera. Gdy temperatura zostanie sprawdzona, możesz przejść do następnego etapu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Zostaniesz poproszony o przygotowanie obiektu kalibracyjnego i usunięcie osłony ochraniającej. Pamiętaj, aby nie dotykać i nie czyścić powierzchni obiektu kalibracyjnego, gdyż może to zaburzyć wyniki kalibracji. Miej na uwadze, że adapter wysokości skanowania musi być ustawiony w taki sposób, aby dwie białe linie do siebie pasowały. Jest to istotne podczas procesu kalibracji. Wstaw obiekt kalibracyjny, tak jak pokazano na ekranie. Poczujesz magnetyczne pociągnięcie, gdy obiekt będzie ustawiony prawidłowo. Teraz kliknij przycisk. Kalibracja. Na ekranie będzie widoczna informacja o długości przebiegu procesu kalibracji. Może to zająć kilka minut. Gdy kalibracja zostanie zakończona, kliknij przycisk Zakończ. Możesz teraz wyjąć obiekt kalibracyjny i założyć osłonę ochraniającą. Pamiętaj, że rekomendowane jest kalibrowanie skanera przynajmniej raz w tygodniu, a także za każdym razem, gdy skaner zostanie przestawiony. Jeśli oprogramowanie wykryje różnicę w temperaturze o 5 stopni od momentu ostatniej kalibracji, automatycznie poprosi o ponowienie kalibracji. Aby rozpocząć pracę, kliknij ikonę Dental System na pulpicie. Mamy nadzieję, że informacje były przydatne. Dziękujemy za oglądanie.